Jak się gra z osobą, którą się zna od lat? Mam na myśli tutaj Monikę Krzywkowską. Też media się rozpisywały, że coś było pomiędzy wami. Czy ta znajomość na planie wtedy inaczej wygląda? Zdecydowanie tak. Inaczej się gra z osobami, które się zna. Myślę, że tworzy to pewną nadbudowę, która jest nie do zagrania. To jest pewnego rodzaju zaufanie wzajemne, tak? Tutaj w przypadku nas jako aktorów, bo my przecież mamy zupełnie od wielu, wielu lat inne życia, my się znamy od wielu, wielu lat i rzeczywiście między nami była taka platoniczna, studencka miłość listowa, czy pisaliśmy do siebie listę, bo bardzo romantyczne. Natomiast oczywiście no, to było 30 lat temu, więc nie sposób tutaj przywiązać do tego jakąkolwiek wagę, ale ta nadbudowa jest. Tak samo zresztą mi się gra z Darią Widawską, która jednak też ma, my mamy swoją historię, myśmy grali nie tylko w 39,5 razem, ale i w Prawie Agaty i w Mamuśkach wcześniej w takich serialach, więc my też się znamy. To zawsze jest inaczej. Kiedy się gra z aktorem, który, czy z aktorką, której się wcześniej nie znano, to pewien czas musi zostać poświęcony na przełamanie tych barier, tak, które są między ludźmi, a tutaj jest inaczej. No, jak zobaczycie Państwo pierwszą scenę między mną a Moniką, no to w oczach od razu są chochliki, to widać, że ja mówię oczami, no krzywa, gramy razem, no jest fajnie.